Wydaje mi się, że z kryzysem nie ma co dramatyzować. Tak naprawdę ostatnie 2 lata rzeczywiście było w gastronomii trudniej. Część konsumentów zrezygnowała z zakupów albo ograniczyli swoje wydatki. Natomiast z drugiej strony też tak naprawdę w ostatnich miesiącach widać powoli pewną zmianę trendu. Dlatego wydaje mi się, że najgorszy czas mamy już w gastronomii ze sobą. Teraz tak naprawdę powinien przyjść rozwój. Ale i tutaj należy być dosyć ostrożnym i nie przesadzać z pewnego rodzaju optymizmem, nie ekscytować się tym, że ostatnie miesiące były trochę lepsze, dlatego że podobnie jak ten kryzys oddziaływał przez dłuższy okres czasu, tak samo będziemy wychodzić z tej sytuacji. To potrwa mniej więcej rok, 2 lata, nim osiągniemy poziom wzrostów, jaki można było odnotować w latach 2007, a szczególnie 2008. Na innych rynkach było obserwowane przejście klientów z segmentów wyższych do niższych, dlatego że tam był rozwinięty dużo bardziej ten rynek, nazwijmy to, restauracji bardziej prestiżowych. Istniał rynek rozwinięty casual dining i istniał rynek fast foodowy. I tak naprawdę w każdym z tych segmentów w momencie, kiedy nastał kryzys, nastąpiło pewnego rodzaju przesunięcie popytu i konsumenci, ograniczając na przykład swoje wydatki, rezygnowali z jednej czy iluś kolacji na przykład w restauracji, szli do restauracji typu casual dining, a ci, którzy byli do tej pory dotychczasowo klientem casual dining, przechodzili do fast foodu. W Polsce tak naprawdę tak dalece ten rynek jeszcze nie był rozwinięty. To wynika po prostu z sytuacji gastronomii w Polsce i z dochodów konsumentów. W związku z tym tak naprawdę takiego przesunięcia nie zaobserwowano, bo ani rynek casual dining nie był jeszcze tak bardzo rozwinięty. Rynek restauracji też nie stanowi tak dużego potencjału, nie stanowi tak dużego procentu w rynku. W związku z tym nawet sieci fast foodowe w Polsce nie odnotowały tak znacznych wzrostów, bo tak naprawdę nie było tego źródła, nie było tego przesunięcia konsumentów. Wbrew pozorom część konsumentów, którzy do tej pory sytuowali się w fast foodach, w casual dining, ograniczyła swoje wydatki czy też częstotliwość wizyt. Także tutaj polega, to jest ta największa różnica między takim rynkiem, jakim jest Polska na dzisiejszy, rynkiem naprawdę rozwijającym się dopiero, a rynkami dojrzałymi, jak na przykład Europa Zachodnia czy też Stany Zjednoczone.